dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim. Niestety pandemia nam nie odpuszcza, a my bardzo tęsknimy za ludźmi, ponieważ nasza praca polega głównie na pracy z Państwem, z dziećmi, z dorosłymi. Pozdrawiam przy okazji wszystkie nasze dzieciaczki, które przychodzą na nasze zajęcia oraz osoby dorosłe, które z nami współpracują. Naszych grup, które tutaj prowadzimy, jest aż 14. Nie możemy się teraz spotykać ze względu na obostrzenia rządowe, ale mam nadzieję, że ta sytuacja niedługo ulegnie zmianie. Ale póki co chciałam Państwu zaprezentować naszą instytucję i myślę, że będziemy się spotykali przez jakiś czas na takich spotkaniach z kulturą w Janowie Podlaskim. Proszę Państwa, czym jest kultura? Nie będziemy tutaj wchodzić w definicje ani filozofów, ani w definicje z Wikipedii, bo nie o to chodzi. Najprościej rzecz ujmując, na przestrzeni wieków kultura to wszystko, co wytworzył człowiek pracą swoich rąk i umysłu. Jego rozwój, zarówno fizyczny, jak i intelektualny. Bo przecież, jeżeli mówimy o kulturze, mówimy o architekturze, malarstwie, muzyce, ale również o kulturze ludowej, czyli o naszych tradycjach, obrzędach, to co nas tworzy, bo przecież przeszłość tworzy teraźniejszość. Jak również o kulinariach, o strojach. To wszystko elementy kultury. I na co dzień my pracujemy właśnie z dziećmi, z młodzieżą, przekazując im te tradycje, naszą wiedzę, umiejętności i zachęcając do rozwijania swoich talentów. Chyba największą satysfakcją dla pracownika kultury jest wyszlifowanie takiego diamentu surowego, który później gdzieś zaistnieje na scenie ogólnopolskiej czy też nawet międzynarodowej. Ale chciałam też Państwu powiedzieć o naszej instytucji. Kilka imprez, które organizujemy w ciągu roku jako dość mała instytucja w plenerze, to nie cała nasza praca. Przede wszystkim pracujemy tutaj w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim. Znajdujemy się teraz na sali, która pełni trzy funkcje. Jest to sala widowiskowo-kinowa, jak również sala dydaktyczna, gdzie prowadzimy zajęcia muzyczne. Sala widowiskowa, wyposażona bardzo dobrze w sceniczne oświetlenie, w instrumenty muzyczne. Znajdujemy się w pięknym otoczeniu, bo sala jest odnowiona, spełnia wszelkie wymogi. W zasadzie na XXI wiek. Ta sala potrafi zamienić się w salę dydaktyczną. Na tej sali prowadzi zajęcia muzyczne Piotrek Kulicki, bardzo dobry muzyk, główny instruktor Gminnego Ośrodka Kultury. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i po pandemii zapraszam na zajęcia. Przychodzą tutaj dzieciaczki, ćwiczą wokal, jak również naukę gry na instrumencie. Jest nam bardzo miło, że tyle dzieci z nami współpracuje. Mam nadzieję, że po tym materiale osoby, które nigdy do nas nie trafiły, postanowią zajrzeć. Ta sala potrafi się zamienić w salę kinową. Mamy tutaj kino, które nazywa się Venus. Seanse odbywają się w systemie weekendowym. Dwa weekendy w ciągu miesiąca, sobota, niedziela. Zarówno mamy seans dla dzieci, jak i dla dorosłych. Są to w zasadzie premiery, ponieważ trzy tygodnie po zaistnieniu danego filmu na scenie ogólnopolskiej już tutaj do nas trafia. Seanse odbywają się w zasadzie VIP-owskie, bo mało osób przychodzi do kina. Mam nadzieję, że po pandemii to się zmieni i więcej widzów do nas zawita. Sercem naszego kina jest oczywiście projektornia. Tutaj widzimy takie okienka, gdzie kinooperator analizuje sytuację podczas seansu, zarówno na sali, jak i sprawdza jakość wyświetlanego filmu. Znajdujemy się na następnej sali dydaktycznej Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbywają się zajęcia taneczne, które prowadzi starszy instruktor Grażyna Nowicka oraz główny instruktor Renata Kaczmarek.
Proszę Państwa, ta sala, jak widać, zamienia się również w salę wystawienniczą, kiedy mamy możliwość zaprezentowania dużych formatów, obrazów lub innych eksponatów, kiedy mamy duże wystawy. I w tej chwili trwa jeszcze wystawa profesora Stanisława Baja Rzeka Bóg. Mam nadzieję, że w niedługim czasie ta sala zapełni się śmiechem dzieci, które będą się razem z nami bawiły i jednocześnie rozwijały taneczne talenty. Zapraszam do następnej sali. Trafiliśmy do następnej sali dydaktycznej. Na co dzień odbywają się tutaj zajęcia rękodzielnicze prowadzone przez starszego instruktora Annę Halimoniuk oraz zajęcia plastyczne prowadzone przez głównego instruktora Renatę Kaczmarek. Fajnie, że jest ta sala taka duża, ponieważ możemy też tutaj robić spotkania biesiadne. Oczywiście, kiedy nie ma pandemii, więc w zasadzie tych funkcji, jaką pełni ta sala, jest kilka. Pokazaliśmy Państwu możliwości lokalowe i możliwości kadrowe naszego Ośrodka Kultury. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za to, że Państwo ze mną dzisiaj byli i mogli poznać taki mały Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim. Proszę Państwa, prowadzimy również punkt informacji turystycznej i zwracam się tu głównie do turystów, ponieważ Państwo przyjeżdżają do naszej przepięknej miejscowości, do Janowa Podlaskiego i chcą jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej zaznać przyjemności, skorzystać z naszych walorów kulturowych, historycznych oraz przyrodniczych. Posiłkujemy się zarówno materiałami, które przekazuje nam Urząd Marszałkowski, Departament Promocji Sportu i Turystyki. I tutaj dziękuję bardzo serdecznie pracownikom, przemiłym osobom, które bardzo chętnie z nami współpracują, wspomagają nas materiałami, które są bezpłatne i Państwo bezpłatnie je od nas również otrzymujecie. Jak również tworzymy własne materiały promocyjne, jak na przykład mapa gminy Janów Podlaski. Na pewno są to materiały, które w dużej mierze ułatwiają Państwu poruszanie się po naszej gminie, jak i doznanie niesamowitych wrażeń, które na długo pozostaną w Państwa wspomnieniach. Mam nadzieję, że będziecie Państwo wracać do Janowa jak najczęściej. Nasz punkt informacji turystycznej mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i obsługujemy turystów od godziny 9 do godziny 15. Na pewno zostaną kompetentnie potraktowani przez wszystkich pracowników.